so, so. Uno, dos, tres, cuatro. Siemka, w dzisiejszym odcinku paczka z futerkowe. Będzie to nieco inny filmik, bo nie będzie unboxingu, tylko będzie pokaz nowych jakby akcesoriów dla hodowli, dla królików. Więc od razu przejdę do omówienia nowych akcesorii. Zakupiłem 6 tabliczek plus 2 paczki wkładów, 3 razy karmidła renowe R17. Do samic zakupiłem karmidła N24 i 3 poidła. Jeszcze paśniki, 3 takie, 3 takie te najmniejsze. Później do samic te po 8 zł i do jednej samicy po 9 zł. Ale to teraz sobie przejdę do właśnie do pomieszczenia, gdzie też zaszły zmiany w paszarni. To będzie właśnie filmik połączony ze zmianami w paszarni. Zapalę sobie światło. Dobra, jest. I tu jest karmidło rynnowe, te największe, paśnik, ten prawie największy. Chciałbym dodać, że wszystkie karmidła są bez klapek. I takie małe podsumowanko, zamówiłem jedno takie karmidło, 6 karmideł N24. Paśników to 3 sztuki tych najmniejszych, potem 4 te większe i potem jedno te prawie największe. I jeszcze jeśli chodzi o paszę, to paszę zamówiłem z Piasta. Jeden worek 25 kg dla królicy, a jeden worek paszę na tucz. Jeden worek do San Vigor, bo tam już jest troszeczkę w tym wiatrze, tam tu mamy zakwaszacz Proforce Excellent. I teraz właśnie jesteśmy w tej paszarni, zapomniałem powiedzieć, i pokażę wam jak to tu, jakie zmiany zaszły. Już mogliście zauważyć, że tu jest paszarnia, a nie tu, bo tu teraz są rowery, jak możecie widzieć. Tu był właśnie kurnik, nie? Ale tu są króliki. Kurnik, bo możecie pomyśleć, że jest za mały, ale będzie powiększany. Gdzieś dotąd będzie wysokość i taki dach, żeby tu szło wejść, będą drzwi, ogólnie wszystko. Tu są te stare karmidła, bo tu jeszcze też mają te króliczki nowe. Tu też jest zasypowe. Ogólnie to mi kuzyn pomagał to wszystko przykręcać, bo akurat jest u mnie na wakacjach. I co, teraz przejdę do tej nowej paszarni w końcu. Prezentuje się ona tak. Jest tu ten zbiornik na wodę. Tu są wiadra z paszami. Tu ogólnie tam z tyłu jest dezynfekcja klatek, takie tam różne przybory, już wam to pokazuję. Tu jest ocet jabłkowy, Dolmix i tu takie śrubokręty, moje tam rzeczy, rękawiczki. Tu mieszanka zbożowa. Tu jeszcze jest mieszanka na tucz. I teraz przejdę do zbóż, gdzie to mam wszystko. Zboża są tu, tam pod tą ścianą i tu będą ogólnie pasze, tam jest jedna,
to ona jest na tusz, nie? To jest, ale z niej rezygnuję, chyba że będę miał okazję jechać tam, gdzie zawsze kupywałem, to znowu kupię taki worek paszy. No i co, teraz omówię, co zamówiłem z witamin. Ogólnie to zamówiłem Dolmix KR 1% K. Zamówiłem także, albo wiecie co, zrobię cięcie i pokażę wam, żeby tam miałem lepsze dojście i pokażę wam tak z bliska, co tam jest w tej szafce. No dobrze, trochę się te cięcie przedłużyło, ale już wam to wszystko pokazuję. I tu jest tak, M probiotyk. Właśnie tu się zastanawiam, czy ja go zamówiłem, czy przez przypadek go kliknąłem, bo coś się mi przypomina, że nie zamawiałem i mi przyszedł, nie? Ale przyda się, bym musiał sprawdzić na paragonie, czy on tam jest wliczany. Ale to jest mniejsza z tym. To jest lekarstwo akurat zapobiegawcze i lekarstwo, nie? Muszę właśnie dokupić, bo tu jest 2,5 saszetki. I teraz przejdźmy do witamin. Amino, tu są rzeczy zacięte akurat, i Hiforte, Vital. I tu znowu jest dokupionych, w sumie 4 jeszcze nie zacięte. Jeszcze jedno amino tam w ogóle, to starczy już, myślę, że do końca jesieni, nie wiem jak to będzie, ale raczej nie, będzie znowu paczka na pewno. Multivitaminer, 2 pełne, jedno zaczęte. I taką nową rzecz zamówiłem z futerkowe. Ario Vital, jeśli to dobrze czytam, na okrywę włosową. Farmę Forte nie zamawiałem, bo jeszcze mam. Tam są te poidła, zioła jeszcze dokupiłem po jednej paczce uzupełniające i podstawowe. No i właśnie się zastanawiam o tym probiotyku. Czy ja go zamówiłem, czy też nie, a to się ogarnie. No i tu jest ta szafka, nie? Tu jest szafka w tym miejscu, jak była. Ta lampa zapalam tylko na noc, jak już jest ciemno, to se zapalam i wszystko widać. Może ten zakwaszacz trzeba będzie dać do szafki, ponieważ, bo ja go tu na razie dałem, bo było duże prace, przykręcanie i ten. Jego trzeba dać w zaciemnione miejsce, mi się coś tak wydaje. Ale to se ogarnę po filmie. No i w końcu dłuższy film na kanale. No i unboxingu dzisiaj nie było, bo przyszło to w dosyć dużej ilości, bo przyszło to w 3 paczkach. W jednej, w takiej dużej, to były te karmidła, to wszystko, a w 2 małych były pasze i pomyślałem, że mi się to będzie źle nagrywać. Dużo by z tym było pracy ogólnie. I pomyślałem, że zrobię taki film, coś dla odmiany, żeby był dłuższy film. I ten, że chciałbym powiedzieć, że też będzie film z remontu, jak to będzie tu wyglądać ogólnie. Te karmidła, to one będą oczyszczone czy coś i one pójdą tam, a nie wiem, czy nie pójdą do wyrzucenia. Może też jeszcze do końca wakacji statyw zamówię. To się tam ogarnie, nie pooglądam statywy. No i co, to w tym filmiku na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć!